27 lipca do Rywala po raz trzeci na warsztaty dziennikarskie Potęga Prasy przyjechał pan Tomasz Zimoch. Przez 2 dni współpracował z młodymi dziennikarzami, opowiadając im m.in. liczne anegdoty związane ze swoim zawodem, a także udzielając im wielu cennych rad dotyczących fachu dziennikarskiego. Zawsze wspieram młodych, zawsze wspieram tych, co chcą i właśnie to, co mówię, przede wszystkim chcieć, po drugie bawić się tym, po trzecie marzyć i po czwarte wykorzystywać szansę. Jeżeli ktoś chce być dziennikarzem, zakochał się w tym zawodzie albo w najbliższym czasie się zakocha, to niech wykorzystuje wszelkie możliwości, bo naprawdę jest to jeden z najpiękniejszych zawodów. To jest i świetna przygoda życiowa, to jest i możliwość poznania wielu fantastycznych ludzi, zobaczenia wielu przepięknych miejsc na całym świecie. Według mnie to jest najpiękniejszy zawód, ale też podpowiadam młodym, to jest zawód bardzo trudny i żeby go wykonywać dobrze, rzetelnie, trzeba naprawdę sporo i to ciągłej nauki. Najczęściej się o tym mówi, gdy pan komentuje mecze piłki nożnej. Czy jest to pana ulubiony sport? Jeden z ulubionych. To jasne, ale nie, no mam wiele takich dyscyplin, które lubię komentować, których przebieg chciałbym nadal relacjonować. Także no, piłka na pewno jest bardzo bliska sercu, ale i kolarstwo, i narciarstwo, skoki narciarskie, biegi narciarskie, także pływanie jest niezwykle wdzięczną dyscypliną, konkurencją, którą można komentować, zwłaszcza w radiu. No wiele jest takich dyscyplin. Generalnie w ogóle lubię sport, kocham sport, a ponieważ kocham i radio, no to staram się to jakoś łączyć i nie ma czegoś takiego, że nagle mógłbym powiedzieć, że tego nie chcę komentować, bo to mi się nie podoba, albo nie będę tego robił, bo to nie jest moja ulubiona dyscyplina. Chociaż mówię, niekiedy nie warto rozdrabniać się, ale też według mnie nie należy się zamykać tylko do jednej dyscypliny sportowej. Kolejne pytanie będzie w pewnym sensie powiązane, gdyż gdyby pan mógł w tym momencie stać się dowolnym sportowcem na ziemi w dowolnej dyscyplinie, taką dyscyplinę sportową by pan wybrał? Ja? Tak pan. No pewnie bym wybierał między piłkarzem, tenisistą, kolarzem. Tak sobie myślę, że chyba któraś z tych dyscyplin jednak. Słynie pan z takiego dość energicznego komentarza sportowego i moje następne pytanie jest takie, czy ma pan jakąś technikę, żeby jednak nadmiar tych emocji opanować, czy po prostu wpada pan w taki przysłowiowy trans i już pan tego nie kontroluje, tylko to jest tak totalnie na żywioł? No właśnie nie potrafię znaleźć żadnej techniki, żeby nad tym zapanować, bo sport jest nie do zapanowania. Sport jest nieprzewidywalny, sport jest no, pełen emocji, ciągłych napięć, ciągłych wzruszeń, więc no, jak już sam wiem o tym, wejdę na taką orbitę, to tutaj pulsuje tętno w granicach 200 uderzeń na minutę i miałem sam kilka razy takie chwilę, o stary, wyhamuj, bo źle się to może skończyć. Nie da się ukryć, że na ostatnich Mistrzostwach Europy w piłce nożnej Polacy odnieśli, można powiedzieć, historyczny sukces. Czy uważa pan, że od tego wydarzenia rozpocznie się kolejna złota era dla polskiej piłki nożnej? Mam nadzieję, że rozpocznie się fajny okres. Nie chciałbym mówić o złotej erze, bo złota era to jest związana z największymi sukcesami. Historyczny sukces tak, bo nigdy na Mistrzostwach Europy tak dobrze się nie spisywaliśmy, ale nie zapominajmy o tym, że piłkarska reprezentacja Polski osiągała sukcesy na Mistrzostwach Świata, że na razie aż tak nic wielkiego i tak znaczącego jeszcze ta reprezentacja nie osiągnęła w porównaniu z tamtymi wynikami. Pamiętajmy o tym, co było wcześniej, ale nie ulega wątpliwości, że ta drużyna dorasta, że ta drużyna nadal się kształtuje, że ten zespół prowadzony przez Adama Nawałkę nabiera doświadczenia i warto byłoby to wykorzystać w najbliższych latach. Jestem przekonany, że Adam Nawałka jest
bardzo dobrym trenerem, jest świetnym selekcjonerem, że wykorzysta tę możliwość i właśnie ten fajny okres, bo siłą tej drużyny jest zespołowość, ale siłą tej drużyny uważam, że też jest właśnie ten mądry szkoleniowiec. Dziękujemy za przybycie tutaj do nas na warsztaty Potęga Prasy. Dziękujemy za przybycie do Rewala. No i pozostaje nam życzyć dalszych sukcesów i spełnienia zawodowego. To ja wam bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Pozdrawiam gorąco. Cześć. Trzymajcie się. Pa.